Dobra, witam wszystkich maniaków druku 3D i wszelakich drukarek. Słuchajcie, dzisiaj będzie rozpakowanie paczuszki ze sklepu ABCRC. Zamówiłem kilka rzeczy do drukarki i zobaczymy sobie, co tutaj w środku siedzi. Oczywiście ja wiem, co siedzi, ale wy sobie zobaczycie z ciekawości. I powiem wam, że jest jedna rzecz, która mnie bardzo zaciekawiła i dlatego ją kupiłem. I zastanawiam się, czy będzie ona miała jakiś wpływ na efekt końcowy tego wydruku. Zaraz zobaczycie, o czym mówię i co wam pokażę. Idę po jakiś nożyk, albo nie, tutaj mam przecież na enderku w mocowaniu, które sobie wydrukowałem, mogę sobie tam różne rzeczy wkładać i to jest bardzo fajne, bo właśnie ten nożyk sobie tam był włożony. Dobra, rozpakujemy tą paczuszkę, nie uszkadzając kartoniku, bo może się przydać gdzieś kiedyś do jakiejś wysyłki. Z tego co kojarzę, to gdzieś taką z ABCRC już miałem paczuszkę. No i dobra, jest rozcięta. Jesteście ciekawi też pewnie, co tam jest w środku, nie? Jest kilka rzeczy niezbędnych do drukarki 3D. Właśnie, pierwsza, która już się rzuciła w oczy, to jest w końcu mam 2 metry rurki teflonowej. 2 metry rureczki teflonowej i powiem wam, że no tak to jest spakowane taśmą do papierową do malowania. W środku, właśnie, porównamy sobie z rurką PTFE, którą miałem oryginalnie chyba senderem. Tylko ja sobie wyciągnę tutaj różne rzeczy. Chcę porównać otwór, dziurkę, jaka jest w środku. Dobra, mam. Czy to jest to samo, czy może coś innego? Słuchajcie, tu mam rurkę, którą miałem wcześniej. Aha, jedną kupiłem za krótką też. Widzicie? No otwór jest coś takiego, nie? Jaki jest w tej rurce? A, ona jest zgnieciona z tej strony. Warto zwrócić uwagę na jedną rzecz. Zobaczcie, jak oni obcinali tą rurkę. To zobaczcie, jak ją źle obcięli. Jest tragedia. Strasznie źle. Wiecie już, czym równie obetne? Nożykiem. To tapet. Powolutku, powolutku. Pyk, pyk, pyk. I ten, ale powiem wam, że to jest to samo. Nie ma jakiejś różnicy. Zobaczmy sobie drugą stronę, może będzie lepiej. Tutaj gdzieś widać, a gdzie jest w ogóle druga? Aha, tu jest jedna. Próbuję znaleźć drugą. To druga. Gdzie się kończy druga? No pewnie centralnie w papierze. Jak znam życie. Tak jest, w papierze. Drugą też. To samo, dokładnie. Tylko tu jest źle obcięte. Nie wiem, czy oni to obcinali, czy jakimiś pewnie szybko obcążkami. To jest najgorszy wybór, jaki może być, jeżeli chodzi o zarabianie takich rurek PTFE. Zaraz wam coś pokażę jeszcze z ciekawości. Jedną rzecz, jeżeli chodzi o te rurki. Poczekajcie, bo to będzie taki filmik trochę rozkminiowy. Będę pewnie dużo gadał, pierdół. Także chwila, moment, coś wam pokażę, jak można obciąć taką rurkę. Dobra, jestem. Słuchajcie, skupimy się na razie na rurce teflonowej. Ja wiem, że to jest taki temat troszeczkę może dla niektórych beznadziejny, obeznany, już wiecie, o co chodzi i tak dalej. Ale no, oglądając różne filmiki na YouTubie, są poradniki, jak obcinać. Są nawet do wydrukowania specjalne jakieś takie adapterki, że sobie możecie ciąć pod jakimś tam kątem. Są też końcówki tego hot endu, znaczy końcówki, są hot endy, gdzie mają wmontowane te head, jak to się nazywa, breaker, czy jakoś tak, head breaker? Wiecie o co chodzi, nie, o tą rureczkę, co jest w środku i ona nieraz ma taki na końcu, nie jest totalnie na płasko zrobiona, że obcięta rurka pod kątem prostym nam idealnie przylegnie do tego, tylko są takie z takim stożkiem minimalnym i wtedy już musimy taką rurkę, słuchajcie, odpowiednio zakończyć, żeby ona idealnie dolegała do takiego headbreakera. No to jest ważne, to jest naprawdę ważne, bo potem
Może wam, jak to źle zrobicie, tworzywo po prostu wypływać albo coś innego się dzieje dziwnego. Słuchajcie, pokażę wam na przykładzie tej rurki. Zobaczcie, tu jest nawet okrągła, nie? Fajnie. A zgadnijcie, czym to pewnie obcinałem. Zwykłym nożykiem tapetowym biorę i na jakiejś płaskiej powierzchni delikatnie sobie, powoli, ten nożyk sobie wchodzi w to tworzywo PTFE teflonowe. I po chwili nam pięknie, widzieliście, odcięła się rureczka. Nawet jeszcze tworzywo jakieś tam jest w środku. Słuchajcie, tu nawet widać niedoskonałości chyba tej rurki. Jedna ścianka jest grubsza, druga cięższa. Raczej wątpię, żeby to było od cięcia. To było nożem cięte. Zapamiętajcie sobie przez chwilę może ten kształt, jak zostało obcięte nożem. No wiadomo, no równo jest obcięta, idealnie. No ja nie mam jakichś zastrzeżeń. Może wy będziecie mieli, to napiszcie w komentarzu, że coś było tutaj źle zrobione. Teraz biorę coś takiego. Kupiłem kiedyś do... To jest do kabli, nie? Tutaj mamy dwa takie jakby. Tutaj mi nie obetnie chyba. Ale tym... Bez problemu. Zobaczymy, jak obetnie taką rurkę takie urządzonko. Wkładacie. Słuchajcie, tu wystarczy tylko nacisnąć. Uwaga, patrzcie się. Pokazuję wam to. Chcę zrobić takiego małego testa. Naciskam. Dobra. Przecięło mi. I co wam powiem? No, troszeczkę pod kątem mi to ucięło. Tutaj też trzeba by... Ale jeżeli chodzi o płaszczyznę, to można powiedzieć, że równo. Czyli takie coś się przydaje. Równo to obciął, naprawdę. Gdybym to jakoś się przyłożył bardziej pod równiutkim kątem, o, myślę, że to obcina też spoko. Nie ma jakiejś tragedii, nie? Chociaż wydaje mi się, że nożem, nie wiem, czy to... Zresztą ta rurka, ona już jest zdeformowana przez gorąco. Także może być tutaj różnie z tymi grubościami ścianek i tak dalej. Ale chciałem wam pokazać tylko, że nożykiem tapetowym, jak się przyłożycie, to możecie idealnie, pięknie, ładnie obciąć rureczkę. A wydrukując sobie na przykład jakieś takie fajne adapterki, gdzie możecie sobie ten nożyk tapetowy wkładać pod jakimś tam kątem, zarobicie taką rurkę PTFE bez problemu. Tu powinno być jej 2 metry. Zamawiałem 2 metry. Nie chce mi się tego mierzyć, ale gdzieś powiedzmy, że tyle jest metr. No dobra, ok. 2 metry rurki. I zresztą zobaczcie, wezmę teraz tą ich. Jest obcięta tak, tak. Widzicie, jak jest krzywo? Tak nie powinno być. I teraz posłużę się zwyczajnym nożykiem tapetowym, żeby minimalnie ją obciąć. Oczywiście wiecie, jak gdzieś oni to na magazynie pakują, to oni nie będą przecież nożykiem tapetowym się męczyli, cieli to. O, odeszło. I porównajmy sobie teraz może te dwie końcówki. Po prawej ta ich obcięta, a po lewej moja. Jest różnica? Jest, i to spora. Także pamiętajcie, że jeżeli będziecie zarabiali sobie taką rurkę PTFE, to jest ważna tutaj. No, musi być idealnie prosto wszystko, żeby to pięknie dolegało w tym hot endzie. Tak, żebyśmy mieli bardzo dobrze to wszystko wykonane. Co najlepsze jeszcze jest? Coś wam powiem, już jak jesteśmy przy tej rurce PTFE, wiem, że ma rudze. Ale słuchajcie, znalazłem coś pięknego. Znaczy, mój szef mi to znalazł na Allegro. Słuchajcie, był taki motyw, że ciężko strasznie było dostać. Widzicie to? Właśnie, ale jeszcze muszę pomyśleć, bo to musi być gwint. Odpowiedni gwint.
pokażę Wam na Allegro, co znalazłem, żeby, wiecie o co chodzi, o tą retrakcję, nie? Żeby to tutaj ta rurka, jak się ją zamontuje, żeby nie latała nam. Tutaj jest uszkodzona już to, także nawet nie trzyma, ale pokażę Wam coś. Ona potrafi nieraz, jak chodzi retrakcja, ta rurka przesuwać się. A to ma być zamontowane tak, że po prostu ma trzymać cały czas w jednym miejscu rurkę z tym tworzywem. I znalazł mi mój szef. Dobre, nie? Szef mi, kurde, szuka po Allegro. Znalazł mi zarąbistą opcję. Zaraz Wam pokażę. Poczekajcie sekundkę. Dobra, słuchajcie, mam. Złączka prosta do rurki miedzianej, 4 mm. Czyli będzie idealnie pasowała do tej z Endera. I zobaczcie. Za 10 zł, no to nie jest tak już mało, nie? Dwie rureczki, dwie dychy. Znaczy dwie złączki, dwie dychy. No ale tutaj mamy fajny zestawik, który naprawdę to jest lipa, tak? Ogólnie. Nie wiem, o, tu są z jakimś takim pierścieniem. Technopolimer. No 8 mm to są. Fi 6 mm. Dobra, mamy tą tutaj, słuchajcie, taką. Średnica zewnętrzna rurki 4 mm. Przyłączek GZ 1,8 cala BSPT. Materiał korpusu mosiąc niklowany. Ciśnienie robocze 60 bar. To są pneumatyczne takie złączki. W zależności od wysokości rurki. Powiem Wam, że ciśnienie robocze 60 bar to 60 bar to jest bardzo dużo. W samochodach, słuchajcie, ciężarowych, gdzie oni mają tą pneumatykę tam w tych przewodach, to nie wiem, jakieś takie robocze, z tego co oglądałem filmik, do 20 barów maksymalnie, a te takalany, czy te rurki jakoś tak się nazywają, takalany, wytrzymały, słuchajcie, powyżej tych 60 bar. Nie pamiętam, oglądałem filmik Track Mechanic from Poland. Zarąbisty kanał, strasznie lubię ich oglądać, tych chłopaków, robią niesamowitą robotę. No to testowali właśnie takie złączki różne, takalany, i takalan pierdyknął przy chyba ciśnieniu już 80 barów, a złączki, które oni tam testowali, wytrzymywały te ciśnienia, nie? Także takalany były słabsze niż złączki. Aha, tutaj już nic nie ma chyba zdjęć. Czyli słuchajcie, takie coś, nie wiem jaki tu jest gwint. Gdzie tu pisze o gwincie coś? No właśnie, nie pisze, no nie wiem, tak po zdjęciu Wam nie powiem, czy tu jest... na ten większy gwint, co montujemy w Enderze, i też jest taki mniejszy, malutki gwincik, nie? Będzie, ale to jest chyba ten większy. Wiecie co, ja zrobię coś takiego, że ja sobie zamówię jedną sztukę na próbę. Jeżeli się sprawdzi to, będzie ok wszystko, to wtedy, tak, bo to dochod MW będzie szło, to musi być ten większy gwint. No, tu będzie musiał być ten większy gwint w hotendzie, bo w ekstruderze mam z jednej strony mniejszy, ale sobie zrobiłem przeróbkę, że mogę mniejszy i większy zamontować. Dobra, nieważne. Zamówię jedną sztukę w przyszłości. Zobaczę, jak to się sprawdzi. Jeżeli będzie ok, no to wtedy się weźmie z 4 sztuki i już będzie miał święty spokój. I wtedy będziemy mogli sobie zrobić takiego fajnego jakiegoś już direct drive'a. Jak to mówię, D. Także spoko. Także to są te złączki. Jak coś, to podlinkuję do filmiku, jakby ktoś chciał też ciekawości. Lecimy dalej. Słuchajcie, rurka PTF. Okej, super, przyszła. Dobra, wyciągam następną rzecz. Chyba tą taką największą wyciągnę. Słuchajcie, zamówiłem. W końcu 20 zł. Taką osłonę na przewody. Wow, cieniuteńka. Dosłownie ma, nie wiem, 1,5 centymetra? Centymetr albo dwa? No i to będzie Fenderku, tak? Będzie cable management. Wreszcie sobie jakoś to
porobię tak, że jak będzie mi chodził ten stół, zobaczcie, jak to pięknie będzie. Żadnej plątaniny, gdzieś kable nie wpadają pod stół, nie plączą się, tylko będą w takim tym i będzie tylko pik, pim, 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 pim. I oczywiście do góry, tak? Zarąbista sprawa, 1 metr, 20 zł. Dokładnie 19, coś tam. No takie dwie rurki tutaj wejdą bez problemu, tak? Powiem, że coś takiego mam montowane w maszynach, w robotach. I ostatnio zakładałem jedną, troszeczkę szersza była. Ale ta... I tam szły też dwie rurki, tylko wiecie, do chwytaka, który łapie i odbiera detale z formy, wieża w dół, pyk, łapie, wyciąga i tam gdzieś wyrzuca sobie. Ale powiem wam, że do tego też by bez problemu dwie rurki weszły. Dokładnie tam są chyba fi, nie pamiętam, 6 mm. Chyba tak, fi, albo 4 też. No, także to jest zarąbista sprawa. Można sobie coś takiego wydrukować, słuchajcie. No tylko, że takie coś drukowałoby się, podejrzewam. No, będę strzelał teraz z doświadczenia już, którego drukowałem. Ale gdzieś z 5 godzin 6 by się drukowało. No, powiem, że 8 godzin odstawiam, że coś takiego by mi się drukowało. Czyli jeden dzień na takie coś. Ale można, można. Także to będzie zakładane do Enderka. Słuchajcie, zamówiłem. Właśnie to jest to, o czym mówiłem, tak? To będą do hotendu i też ekstrudera montowane. I one, słuchajcie, od razu mają już tutaj jakiś taki klej naniesiony, biały. Że jak dokręcicie, to wtedy wam to się fajnie tam zateguje. I słuchajcie tutaj. Wiecie co, w ogóle takie coś powinni sprzedawać z tymi blokadami od razu już tutaj w zestawie. Bez sensu jest pływanie. No i okej, wchodzi. Nawet jest tutaj, zobaczcie, tu jest nawet na imbusa. Od razu zrobione. Ciekawa sprawa, nie? Imbusik pięknie pasuje od tej strony. Tylko pytanie, czy, aha, czyli jakbyśmy coś wkręcali na wylot, to możemy dokręcać imbusem, ściągać to, nie? Zamiast kluczem tutaj, od tej strony. Raz, dwa, trzy, cztery. To są groszowe sprawy, tam nie wiem, po 2 zł, czy po 3. Czyli 4 takie sobie kupiłem, żebym już miał. To jest jedna z tych rzeczy. Druga jest taka, że wziąłem sobie jeszcze te mniejsze. I właśnie to jest to, o czym mówiłem wcześniej. Nie wiem, jakie są te na Allegro. Czy są z takim gwintem? Raczej nie. To chyba będą z takim, bo tu jest troszeczkę większy ten gwincik. Muszę to zamontować, tak? Żadnej redukcji nie będę miał. No i to są te mniejsze. Też ile? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć wziąłem. Bo to kosztowało gdzieś za sztukę 2 złote, 3 złote 70. Także słuchajcie, mamy coś takiego. Wiem, że w robotach coś takiego chyba nawet też u mnie siedzi w pracy. Nie wiem, czy ta średnica jest. W łapie na pewno jest mniejsza. Tam są malutkie takie te gwinciki. No ale coś takiego chyba siedzi w tym, w siłowniku pneumatycznym od ramienia, które chodzi. Chyba to jest ta średnica gwintu. No, tam chyba takie siedzą. Także to też mam już problem z głowy. Mówię, tutaj w tym hotendzie ten jest zepsuty. Już mógłbym nawet go wymienić. Tu sobie wydrukowałem takie na wiatraczka. Troszeczkę nie wyszło, ale mniejsza z tym. I tu będzie właśnie na tego hotendzika. I zobaczcie, sobie porównamy te dwie. Bo te są nawet lepiej zrobione. Trochę. Tak mi się wydaje. Bo od spodu mają. Zobaczcie, jaka jest różnica. Niby taka marginalna, ale jest. Tutaj w tej kupionej macie pod spodem miejsce na imbusa, że możecie to jakoś od spodu wkręcać. Tutaj już nie. Tutaj tylko dokręcicie to kluczem, tak? A to z dwóch stron. I od góry, i od dołu. Także fajna sprawa.
Kręcamy sobie do hotenda. Dociskamy mocniej. No i teraz rurka PTFE, teflonowa. Pięknie wchodzi, nic się nie rusza, żeby ją wyjąć, naciskamy. Tam w środku te takie ząbki się rozkurczają i możemy wyciągnąć. Powiem Wam, że czytałem o teflonie. Teflon jest niesamowicie wytrzymałym tworzywem na jakieś warunki atmosferyczne i w ogóle różne ciecze, oleje i tym podobne. I z tego, co czytałem, to no teflon jest naprawdę cholernie wytrzymały. Co ja tu jeszcze wziąłem? Aha, jeszcze wziąłem takie. Jeszcze inne. Czyli trzy rodzaje mam w sumie tych złączek. No i bardzo dobrze, bo powiem Wam, że przydają się takie rzeczy w drukarce 3D. Tutaj mam też, no to trochę inaczej. Tu mi siedział, takie coś mi siedziało właśnie w tym, w ekstruderze, no. Dokładnie, to mi siedzi w ekstruderze od strony, od górnej strony. I tu będę chciał też zamontować sobie rurkę PTFE, tak żeby filament wchodził najpierw przez tą rureczkę, do tego szedł przez ekstrudera i tam pomiędzy ekstruderem a hotendem jest też rurka i dopiero w hotendzie tam wychodzi, nie? W samym końcu dyszysz. Także tak to wygląda. To się cieszę, że to mam. W końcu nie będę się zastanawiał. Słuchajcie, kupiłem jeszcze, tak z ciekawości. Nie wziąłem paska, słuchajcie, takiego naciągającego te napędy. Z tego względu, że to już było troszeczkę późno. Leżałem w łóżku i nie wiedziałem, jaką ma szerokość ten pasek. To jest fender. Ale kupiłem coś takiego, że tym sobie te paski ściskamy jakoś. Ale widzę, że to jest taki trochę badziew. Nie chcę tego źle oceniać, bo jeszcze tego nigdy nie stosowałem. Ale jak to ma trzymać pasek, no to okej. Okay. Może są też inne sposoby lepsze. Można kleić paski. Super glue. Czytałem. I słuchajcie, wziąłem sobie jeszcze. Ha, oni tak to sprzedają. Termistor 100K. Ale to zobaczcie, to jest coś takiego. To wygląda jak plemnik. Bez tego, bez obrazu, ale dobra, jeden termistor sobie wziąłem taką na próbę. Wziąłem sobie, słuchajcie, jeszcze dwie krańcówki w razie W. A może się do czegoś jeszcze jakaś może przyda. W sumie to mogłaby być taka krańcówka do tego, do poziomowania stołu, nie? Jedzie w dół, dysza, pi, dotyka. Ale to nie wiem, czy by było dokładne. Super. Ale są takie dwie krańcówki stosowane w różnych osiach. No i najlepsze chyba na koniec zostawię. Więcej już nic nie ma. Słuchajcie, wziąłem sobie z czystej ciekawości cztery sztuki. Jedna sztuka 5 zł. Jak to się nazywa? Moduł poprawiający wydruk. Smoother wersja 1.0, drukarka 3D. I teraz się zastanawiam, na której osi. Mam cztery, tak? Czyli bez problemu sobie mogę na każdej osi zamontować. Gdzie taki smoother najlepiej zamontować, żeby miało to jak największy wpływ na wydruk? Na tej osi, co chodzi na boki, czy może na osi Z, góra-dół, czy może gdzieś dać ją na silniku ekstrudera, tak? Bo to jest coś takiego, że się łączy pomiędzy silnikiem a płytą. I to wygląda w ten sposób. Czyli tutaj sobie łączę do silnika, a z drugiej strony od płyty. Weźmy sobie może jedną, rozpakujmy, żeby zobaczyć, jak to wygląda. O, malutka płytka jest. Słuchajcie, tu mamy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem diod. S3M. Coś takiego. Smoother. Wersja 1.0.
I są tylko co? Dwie ścieżki środkowe. Nie znam dokładnie pinologii tego. To są cztery. Ja sobie zobaczę na chwilę fenderze, jak ja mam na tym, na ekstruderze wyciągnę. No, to mi nie będzie pasowało. Ha! A to ciekawe. Słuchajcie, od ekstrudera mam raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Sześć pinów. Ale topa. Dobra, ile mam na silnikach od stołu? To jest ciekawe. Będę musiał zobaczyć. Z ciekawości. Tu mam tylko dwa. Ej, ale jaja. Dobra, tu mam co jeszcze? Tu mam trzy. Jeżeli chodzi o krańcówkę, która schodzi z dysza w dół, nie? Tam dotyka, to mam trzy tylko pinową, ale są tylko dwa kable. To jest taka płyteczka. Jeżeli chodzi o silnik od, słuchajcie, osi, która chodzi na boki. Raz, dwa, to mam cztery. Tu chyba będzie to. To po co ja wziąłem tyle sztuk? Niepotrzebnie. No dobra, to chyba tylko do jednej osi to jest. Do tej, co chodzi na boki. I nie wiem jeszcze, jak mam do tej, co chodzi tak. Jeżeli będzie do tej i do tej, no to wtedy sobie to zamontuję dwie płytki. I zobaczymy, co z tego wyjdzie. Tam jest to, tam jest silnik. No dobra, do ekstrudera tego nie zamontuję. Do ekstrudera tego nie zamontuję. To taka ciekawostka, nie? No i tak wyglądają zakupy z ABCRC. No ciekawi mnie ten smoother. Z pewną osobą sobie gadałem już na temat tego smoothera i było takie zdanie, że po prostu no różnicy nie było widać, tak? Nie wiem. Zobaczymy. Zamontujemy. Podrukujemy. To potem będziemy się zastanawiali, czy jest, czy po prostu może my tej różnicy nie widzimy, ale dla samego silnika może być to jakoś odczuwalne w ten sposób, że on się, nie wiem, będzie mniej męczył, dłużej podziała. Tam gdzieś jest opis na tym sklepie ABCRC tego smoothera. Mogę wam nawet szybko pokazać. Dobra, słuchajcie, chyba podnieśli ceny, bo ja to kupowałem za 5 zł, coś tam, coś tam. Musiałbym paragon zobaczyć. No właśnie, coś mi się zdaje, że to już było taniej. Smoother, gdzie jest smoother? Włącznik, łącznik, paska, termistor, powden, modem. Nie, 6,58, dobra. To czyli tyle samo. No i słuchajcie, moduł poprawiający wydruk smoother zapobiega efektowi Salmon Skin. Nie wiem, o co chodzi w tym Salmon Skin. Moduł podłączony jest pomiędzy sterownik a silnik krokowy drukarki 3D i pełni rolę filtru, który wygładza napięcie sterujące silnika krokowego. Wygładzanie sygnałów silników krokowych sprawia, że działają płynniej i z dużo większą precyzją. Ma to znaczący wpływ na jakość wydruku i dokładność obrabianych produktów. Smoother wygładza pracę silnika krokowego w drukarce 3D. Zaleca się stosowanie tych filtrów na najbardziej ruchliwe i obciążone osie urządzenia. No to czyli wiadomo, że to będzie na oś Y i Z. Zapobiega efektowi, to czytałem. Efekt lepszego wygładzania uzyskamy na sterownikach silników krokowych typu, o właśnie, A4988 oraz DRV8825. No widzicie, no czyli to może na moich tych nie będzie tak kolorowo. Moduł filtruje przesyłany sygnał ze sterownika z szumów i zakłóceń oraz zapobiega przepięciom wstecznym dzięki umieszczonym diodom na płytce PCB. Niewielkie wymiary sprawiają, że można go przyjąć w budowie większości drukarek 3D. Moduł jest kompatybilny z każdą drukarką typu Creality Ender 3, Creality CR10. Co to jest ta CR10? Tyle razy to widziałem, a nigdy się nie zastanawiałem.
Prusa, Anet, Anykubik, Tevo Tarantula i Ultimaker. Diody Flyback 8 sztuk. Do silników o prądzie do 6 amper. Okej. Dobra. Zamontujemy sobie to. Zobaczymy, jak to będzie działało. Jak coś, to potem będę mógł coś się wypowiedzieć na ten temat. I to tyle, moi kochani. Zakupy, moim zdaniem, skromne do drukarki. Najbardziej, co tutaj mi było tak naprawdę chyba potrzebne, no w sumie to wszystko po trochu, ale cieszę się, że mam w końcu 2 metry rurki PTF i teraz się tak zastanawiam, tak w głębi duszy, powiem, przyznam wam się, czy wrócić z powrotem do tego mocowania ekstrudera z hot endem, tak że jest na tej rurce, czy trzymać go cały czas w tym, co sobie zrobiłem, takim amatorskim direct drive driverze, nie? Tyle, że jest jeden problem. Jeżeli mamy tego direct drive'a, to wtedy ten cable management z tej dyszy i tak dalej z hotenda to no, trochę nieciekawie. W sumie to jeszcze o jednej rzeczy sobie teraz pomyślałem, jak się patrzę na tą moją drukarkę, że wiecie co? Czy faktycznie mi ten cable chain starczy na to? Bo tam jest sporo tej wiązki, jest jeszcze w oplocie takim czarnym, także to chyba tutaj wejdzie na styk. Nawet by lepiej było mieć troszeczkę szerszą tą do Endera. Wiecie, powiem wam, dobra, zdradzę wam teraz sekret, który może być bardzo cenny. To jest chyba minimalnie za cienkie. Jak dla mnie. Ja bym wolał mieć jeszcze przynajmniej 2 razy takie szersze. Gdzieś na tyle. Wtedy tutaj można upchać naprawdę fajnie w oplotach już te kable i nie będzie problemu żadnego. Jak to wyjdzie? Spróbuję nagrać jakiś tam filmik. Jeżeli chodzi o łączenia tego, to są... No wydaje się to solidne. Taki mocny plastik. Powiem wam, że już jak zmieniałem te osłony na te rurki pneumatyczne w robotach u siebie w firmie, to już przez tyle lat, co to tam pracowało, miał kontakt może z jakimś olejem, nie olejem. One już się łamały. Takie już były kruche niektóre elementy, że wystarczyło tylko delikatnie coś podważyć i pyk, już nam się łamało ogniwo. Także ciekawy jestem, z jakiego oni to materiału drukują. Znaczy drukują, robią. Bo raczej na wtryskarce taki wtrysk nie jest możliwy, żeby to się zginało, nie? Zrobienie na wtryskarce takiego łańcucha za jednym razem. Nie, chyba to technicznie nie jest możliwe, bo to musi być łączone. Czyli gdzieś musi być, kurde, ten forma z gniazdami. Raz, dwa, trzy, cztery. No sporo musi tam być gniazd i leci naraz. Nie wiem, z 50 sztuk takiego czegoś. No dobra, kończę na tym filmik. Nie będę więcej przedłużał. 33 minuty. Mam nadzieję, że podobało wam się coś z tego. No i co? No i na koniec taki bonusik jeszcze wam tylko pokażę. O tym, co wcześniej tutaj pokazywałem. Będę sobie montował coś takiego. To jest PLA. Tu może być taki problem, że on się będzie wyginał od ciepła tego hotendu. Zdeformuje się. Podejrzewam, że tak będzie na 100%, ale chcę sobie najpierw sprawdzić, bo chcę zrobić taką minimalistyczną budowę tego całego hotendu z wiatrakiem, włączanym przyciskiem. W sumie to on będzie musiał być cały czas włączony. Tutaj na tym PLA, raczej chłodzeniem, będzie musiał cały czas chodzić. Jeżeli bym miał z PETG wydrukowane to, no to wtedy ok. I wtopiłem 2 rzeczy tutaj. Nie dałem podpór
przez co tył mi tutaj wyszedł trochę bardziej w jasto, ale jeszcze ujdzie. No i w pewnym momencie zablokował mi się filament przez ten filtr, który się nakłada na filament masło maślane i patrzę się, nic mi nie leci i taka szczelina się zrobiła tutaj, ale szybko to naprawiłem i poszło dalej druk, ale jest widać uszczerbek, to jest dokładnie teraz, wiecie co, mam taką rozkminę, jak nieraz oglądam filmy o Ziemi i ci archeolodzy, którzy badają przeszłość naszej Ziemi, właśnie badają te warstwy i tu pięknie widać, w którym miejscu coś się wydarzyło, nie? Czyli 4000 lat przed naszą erą. Żartuję sobie. Dobra, kończę, nie wygłupiam się, trzymajcie się, pozdrawiam was.